imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local San Francisco papers are investing a lot of money to try and get a service just like that started. Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand new system. Będę na spotkanie do Warsaw Tower. W zasadzie drugi raz, bo jeżeli czytaliście bloga Pan Matusiak i mój ostatni apel, no niestety zaginęła kamera, a wraz z nią karta, na której był nagrany praktycznie cały odcinek. Odcinek, w którym właśnie pokażę Wam nowe miejsce na mapie Warszawy. Nowe miejsce dla wszystkich tych, których interesuje innowacja, ale również dla tych, którzy chcieliby się tą innowacją zająć. Także ruszam, Chmielna 73. Mam nadzieję, że jeszcze nie widzieliście tego miejsca i będziecie miło zaskoczeni. Oh, this new crazy mother... Cichocka, cześć. Cześć, cześć. Miło Cię widzieć. W fajnym miejscu jesteśmy. Powiedz, do czego to miejsce służy? Co można tutaj robić ciekawego? Jesteśmy teraz w District Hall, czyli w takim miejscu otwartym dla każdego, gdzie każdy może przyjść, popracować, ale też poznać ciekawe osoby, przyjść na jakieś wydarzenie, warsztat, które tutaj organizujemy. I znajdujemy się w centrum Kampusu Innowacji. I właśnie Kampus Innowacji składa się z trzech przestrzeni. I jest to CIC Warsaw, czyli taka przestrzeń biurowa, którą troszeczkę stąd możemy zobaczyć, i też coworking dla startupów, scale-upów, z Trend House'u, czyli klubu biznesowego dla ekosystemu innowacji. To jest zamknięta przestrzeń, do której można się zapisać, tam należą tacy już topowi innowatorzy. I właśnie przestrzeni District Hall, która jest centrum innowacji społecznych, przestrzenią otwartą, tak jak już mówiliśmy, dla wszystkich, gdzie każdy może się przekonać, czym w ogóle są innowacje i zobaczyć, że naszą misją jest pokazanie, że innowatorem może być każdy i tutaj właśnie może posiedzieć, popracować, napić się kawy, poznać ciekawe osoby i też wziąć udział w wydarzeniach, które tutaj organizujemy, na przykład w różnych konsultacjach biznesowych. Jeżeli ktoś ma jakiś projekt i chciałby się przekonać, co można z nim zrobić dalej, jak go rozwinąć, to może się zapisać do nas na konsultacje biznesowe. Mamy mnóstwo mentorów, mnóstwo organizacji, z którymi współpracujemy, więc można taką wiedzę tutaj u nas znaleźć. Przejdźmy się zatem. Czyli co? Bo tak, jesteśmy przy Chmielnej 73. Wyjaśnię, jak ktoś się nie orientuje, to jest to zaraz po drugiej stronie ulicy, za chwilkę są Złote Tarasy, Dworzec Centralny, więc tutaj tak naprawdę... Tak, docelowo będzie też przejście z Dworca Centralnego, ponieważ jak już Warsaw Tower zostanie zbudowane do końca i oddane do użytku, to stamtąd będzie można się przejść tutaj też do nas. Od razu z Dworca Centralnego będzie takie połączenie. No i tutaj mamy kawiarnię, która będzie działała od września, więc będzie można tutaj się napić też kawy, zjeść lunch. Mamy strefę otwartą. Właśnie, i taką kafę. Kawę... Tak, południk warszawski. Południk warszawski, dobrze. Tutaj mamy taką przestrzeń też właśnie do pracy, gdzie można sobie usiąść, popracować. Mamy już trochę osób, które do nas przychodzą. No właśnie, ale co? Można sobie przyjść tak z ulicy, dokładnie, wejść na to pierwsze piętro? Tak, można przyjść, nie ma tutaj, nie trzeba się zapisywać, nie ma żadnej karty, więc jesteśmy otwarci dla wszystkich, każdy... Kto chce, może tutaj przyjść. I ten sympatyczny ochroniarz na recepcji, nie będzie żadnego problemu. Nie, robisz, trzeba nie, powiedzieć, absolutnie. Że do kampusu, tak? Tak. Na razie jesteśmy otwarci od 9 do 18, ale docelowo do 22, a jeszcze później mamy nadzieję, że będziemy otwarci przez całą dobę, także będzie można pracować u nas ciągle. Ja coś o tym miejscu tutaj wiem. Studio nagrań.
w którym no, będzie pomagał Jarosław Kuźniar, prawda? Tak, tak. Jarek Kuźniar będzie operatorem tego studia. Ruszamy od września, także zapraszamy Was serdecznie i będziemy tutaj nagrywać podcasty i wideokasty. Każdy będzie mógł tutaj wykupić taki abonament, będzie obsługa, więc tak naprawdę można przyjść z gotowym pomysłem na jakiś podcast i wyjść. Starczy to jedno studio, bo kurczę, jakaś moda na podcasty teraz jest i wszyscy chcą podcasty nagrywać. Nie vlogi, tylko podcasty. Też mamy bardzo duże zainteresowanie tym studiem, więc na razie będzie jedno, ale docelowo, jeżeli to się rozwinie, mamy nadzieję też inne nasze przestrzenie przerobić na większe takie przestrzenie studyjne. No i tutaj właśnie stąd będzie można przyjść z pomysłem, a będzie można wyjść z gotowym plikiem do wykorzystania w mediach społecznościowych. I też myśleliśmy z Jarkiem o zrobieniu szkoły podcastu, mm-hmm. dlatego że wiemy, że to jest coś ważnego, co ludzi interesuje. No i też o takiej szkole wystąpień publicznych, bo mm-hmm. też w dzisiejszych czasach na pewno to jest ważna kompetencja. No właśnie, mówiłaś o tych wszystkich, o tym całym coworkingu, ale mm-hmm. też tak jak tutaj patrzę, sale, w których będą się odbywały nie tylko warsztaty, ale też wydaje mi się ciekawe wydarzenia, prawda? Bo, mhm. bo już wspominałaś coś o auli, która się właśnie tutaj do Was chce przenieść. Tak, tak. Będziemy, no, naszym partnerem została aula, będziemy z nimi organizować właśnie ich wydarzenie. Ale też już w sierpniu zapraszamy na Thursday Gathering, które jest naszym największym wydarzeniem takim networkingowym, które zbiera innowatorów nie tylko z Warszawy, ale z całej Polski i tak naprawdę ze świata. Teraz robimy je online, ale już od sierpnia, od połowy sierpnia wracamy do takiej formy offline, więc będziemy się spotykać tutaj na żywo. Także bardzo serdecznie na to zapraszamy. Wcześniej na takie wydarzenia przychodziło około 300 osób, więc spodziewamy się, że dużo, dużo ludzi będzie chciało z powrotem uczestniczyć. Szczególnie, że dużo jest teraz takich online wydarzeń, więc widzimy już taką potrzebę, że osoby chcą wyjść i też się spotkać tak twarzą w twarz. No dobra. Ale oczywiście no, gdzieś docelowo chcemy, żeby tutaj się odbywało kilka wydarzeń dziennie, więc zapraszamy do śledzenia naszego programu, bo na pewno będzie bardzo bogaty i mamy nadzieję, że to właśnie będzie takie serce warszawskich innowacji, że to tutaj wszyscy będą się spotykać. Dobrze, czyli jakie marzenie, że co, we wrześniu tutaj ciężko będzie tak naprawdę znaleźć miejsce dla siebie? Tak. Chociaż jest tych stolików dużo, trzeba przyznać. Tak, tak, no to na pewno. No, takim największym marzeniem jest, żeby właśnie to miejsce żyło, żeby przychodziło do nas mnóstwo ludzi, ale też moim takim osobistym marzeniem jest, żeby zainteresować innowacjami takie osoby, które na razie nie wiedzą, czym są innowacje, czy nie myślą o tym w kontekście jakiejś swojej przyszłości, czy swojego zainteresowania i żeby im pokazać, że to jest fajny temat i że mogą też ich używać w takim codziennym życiu i że rzeczywiście innowatorem może być każdy. No właśnie, bo może niektórych przerażać ta nazwa, kampus innowacji, tak? Bo tak boimy się trochę tego słowa, a jednocześnie z kolei firmy chcą tego słowa aż nadużywają, chcą go używać w każdym dosłownie zdaniu. Mhm. Natomiast młodzi ludzie trochę się tego słowa boją, tak? Mhm. A innowacja to tak naprawdę nawet udoskonalanie najprostszych rzeczy, prawda? Tak, dokładnie. Więc no, chcemy to też pokazać, że tutaj to jest możliwe i żeby stąd też wychodziły różne innowacyjne pomysły. No ale przede wszystkim też chcemy być taką platformą, czyli platformą właśnie dla organizacji, dla wydarzeń, dla różnych instytucji, przede wszystkim dla ludzi, żeby się też między sobą poznawali. I to jest niesamowite uczucie, kiedy właśnie przychodzą tutaj osoby, które na pozór wydawałoby się, że są z różnych światów. Nie wiem, ktoś jest artystą, a ktoś inny właśnie zajmuje się na przykład robotyką. I oni nagle znajdują po prostu taki wspólny mianownik i zaczynają ze sobą rozmawiać i okazuje się, że po prostu jest mnóstwo rzeczy, które mogliby razem robić i kiedy te projekty później, że tak powiem, ujrzą światło dzienne, no to dla nas to jest niesamowita satysfakcja. No i też taką niesamowitą satysfakcją jest, jeżeli ktoś przychodzi i zupełnie nie wie, co może tutaj robić, nie wie właśnie, czym są innowacje, a gdzieś zaczyna się tym interesować, zaczyna przychodzić na różne wydarzenia i okazuje się, że po prostu też gdzieś swoją ścieżkę w tym świecie znajduje. No dobra, mnie intryguje jeszcze tak na sam koniec to miejsce. Tam siedzi pan, który domyślam się, zajmuje się projektami 3D i te wszystkie drukarki drukują to, co na komputerze się wyświetla, tak? Mamy tutaj taras do prototypowania, do druku 3D. No bardzo ciekawe miejsce. Jeszcze nie zdążyłam się nauczyć w praktyce
jak to wykonywać, ale czekam na takie szkolenie, bo jestem tego bardzo ciekawa to jest świetne miejsce też, z których mogą skorzystać i właśnie klienci CIC, no i też tak naprawdę każdy, kto do nas przychodzi, może tutaj się umówić, czy skorzystać z usług tej firmy, którą tutaj mamy, więc to jest świetne, że właśnie ta bliskość, po prostu chcemy, żeby tutaj wszystko było blisko, być takim miejscem, gdzie tak naprawdę możemy spełnić różne potrzeby ludzi, różne potrzeby startupów i stąd właśnie studio, stąd teraz do prototypowania, bo wiemy, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na takie usługi, no a bardzo ciężko czasami gdzieś znaleźć takie miejsca, gdzie można by było to zrobić. Tu jest idealnie, w samym centrum. Dobra, to ja idę na szybkie szkolenie z prototypowania 3D. Koniecznie daj znać, jak tobie poszło. I to jest właśnie ta pracownia druku czy prototypowania 3D. Michał Semczuk. Cześć, bardzo. Future Print, tak? Jesteśmy głównym operatorem przestrzeni na District Hall. No dobra, zrób mi szybki kurs, co robicie, jak ja sobie mogę wydrukować. Na tamtej przestrzeni możesz przyjść do kolegi Michała, powiedzieć, że wymyśliłeś nowy produkt, który chcesz wdrożyć. Mhm. Michał zajmuje się projektowaniem i generalnie obsługuje cały nasz park maszynowy, który jeszcze nie jest pełny, ale w przyszłym tygodniu kończymy, że tak powiem, zatowarowanie. Mhm. Michał projektuje wasz model, dobiera materiał odpowiedni. Czyli nawet nie trzeba go projektować, tylko jak mam koncepcję, tak, to tu przychodzę. Możemy zaprojektować, możemy zeskanować, możemy stworzyć wszystko od podstaw, wystarczy dobre słowo, dobry opis. No i za to zapłacić jeszcze trzeba. I trzeba jeszcze za to zapłacić, ale ceny mamy naprawdę w porządku, więc zawsze się dogadamy. Dobra, pokaż może te drukarki, jak to tu wygląda. Cześć Michał, cześć. Tu coś już się drukuje, tak? Tutaj drukują się kolarze, którzy jadą w przyszłym tygodniu na rajd do Francji. Mhm. Łączymy je z elementów ze względu na szybki termin. Są to dwumetrowe figury, więc czasu jest mało, a cztery takie postacie jakoś trzeba wyprodukować. Okej, ale nie dla Voster ATS Team przypadkiem, bo nasza agencja pracuje. Ciężko mi powiedzieć, nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że jadą do Francji, później ponoć wracają do Polski. Nie wiem, co się będzie z tym, nie wiem, co będzie się działo z tym później. Na razie drukujemy. I druk 3D to przyszłość, czy to raczej dodatek? Myślę, że biznesu? Przyszłość. Zaawansowanie tej technologii jest na takim poziomie, że w przeciągu 5 lat produkcja skupi się głównie na produkcji adaptywnej za pomocą nowych technologii, które powstają. No nie mamy ich jeszcze tutaj, mam nadzieję, że przyszły rok będzie owocny i będziemy mogli pokazać coś naprawdę innowacyjnego. Spokojnie, jeszcze tutaj przyjdę. Zapraszamy. Powiedz mi jeszcze w Future Print, co głównie robicie? Głównym naszym odbiorcą jest prototyp. Są firmy, które produkują cokolwiek. Firmy, które potrzebują elementów zastępczych, fabryki czy linie produkcyjne obsługujemy. Jak duże te elementy? Jak duże? No u nas, jeśli chodzi o jednostkowy element, to jest 50 cm na 50 na 50 w każdej osi. W zależności też od technologii, od zastosowania elementu, który mamy później wdrożyć. To jest 50 na 50, natomiast takim największym naszym odbiorcą jest reklama, makiety produktowe, nietypowe, czyli właśnie jak ci kolarze, których ciężko byłoby wyprodukować w 2 tygodnie, nawet ze styroduru. No ale wiadomo, reklama teraz stoi, więc naszym głównym odbiorcą jest w tej chwili prototypowanie. No to fajnie. Dobra, mam nadzieję, że osoby, które odwiedzają kampus, przekonają się również do tego miejsca i ta cena ich nie powali, będą mogli sobie prototypować. Ja ostatnio widziałem, szukałem do hulajnogi taki element, którego... Masa ludzi tego szuka, masa ludzi odzywa się w tej sprawie. Tak, i można było sobie to wydrukować. Ja akurat na Allegro znalazłem gościa, który to sobie na drukarce wydrukował i sprzedał. Ciekawy biznes, bo sam producent hulajnogi nie wpadł na znakomity pomysł, że ten element jest szalenie istotny. Następnym razem przyjdziesz do nas, mam nadzieję. Dobra, dzięki jeszcze raz. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.
prototypowanie, czy szybki kurs prototypowania 3D za mną. Także jak było? Było bardzo fajnie. Myślę, że szybko się, jak to mówią młodzi ludzie, wkręcisz w temat prototypowania 3D. Michał w ogóle świetnie to tłumaczy, także... Super, no już nie mogę się doczekać. Ja uciekam, dziękuję jeszcze raz. Dzięki bardzo, miło było Cię zobaczyć i mam nadzieję, że będziesz wpadał tutaj do nas codziennie. Czyli od września obiecuję, że tutaj będą tłumy. Zdecydowanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa. Cześć. Teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli wizyta w Empiku. Muszę kupić kilka gazet, może jakieś książki i jeszcze dzisiaj podzielę się z Wami ciekawymi artykułami, a także tytułami. Ostatnio opowiadałem w nowym wydaniu. Jak widzicie, nie były to jakieś hiper zakupy, ale jest książka, są dwie gazety, biografia Leopolda Tyrmanda, postać, która mnie osobiście bardzo inspiruje i wielki szacunek za to, co zrobił na polskiej scenie jazzowej. Pierwsza gazeta i 25 prostych pomysłów na biznes, czyli coś dla tych, którzy chcą uruchomić własny biznes, ale jeszcze nie do końca wiedzą, co to miałoby być. Także 25 inspiracji. A przy okazji polecam wywiad Julia Sielicka i Zuzanna Sielicka, które sprzedają swoje misie usypiacze. Przyjemnie się to czyta. Druga gazeta, e-commerce and digital marketing. Po ten tytuł nigdy jeszcze nie sięgnąłem. Też może trochę cena przeraża, bo 60 zł za taką gazetę to jednak sporo. Top temat, temat numeru. Omnichannel, gdzie autorzy dokładnie wyjaśniają, jak rozumieć wielokanałową strategię działania. Co ważne, z mojego punktu widzenia, nie pomijają tematu person i wyjaśniają, w jaki sposób wejść w buty klienta, co zrobić z tą personą, jeżeli ją mamy, czyli spójna komunikacja na styku klienta z marką. Polecam, jak nie macie na co przeznaczyć 60 zł, to będzie to idealny wybór. W temacie innowacji zostajemy. Kolejna książka, Sztuka innowacji, lekcje kreatywności Zaidio, czołowej amerykańskiej firmy projektowej. Polecam. Kolejny tytuł, Zmiana przez design, Tim Brown. Również rewelacyjna książka. No i oczywiście trudno nie wspomnieć o biografii Ilona Muska, biografii człowieka, który tak naprawdę na naszych oczach zmienia świat. Tę książkę szczególnie polecam. I co? I na koniec jeszcze jeden tytuł. Nowoczesne projektowanie modeli biznesowych. Nie dość, że fajnie napisana, to jeszcze przyjemna dla oka. Polecam. Bardzo merytoryczna, konkretna książka, z którą możecie cały czas w zasadzie pracować. Także miłego czytania i do zobaczenia za tydzień.